I wracamy do Wrocławia. Na zakończenie historii o właśnie Wrocławiu. No oczywiście muszą być krasnoludki, które się tutaj przywijają przez książkę. Przy czym to nie są krasnoludki wymyślone, ale te, które naprawdę są we Wrocławiu. I one tutaj bardzo mają duży wpływ na historię Wrocławia i starają się, tutaj mamy krasnoludkę prawiącą kulę ziemską, taka alegoria, także mały też może dużo. I o tym będzie ta ostatnia pieśń. A ten taki wysoki sobie był, to on właśnie robi te krasnoludki. Tak, no, dokładnie. A to się?